Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczniemy taką serię praktycznie o gołębiach. Ja tutaj Darkowi pomagam. Fajnie, że mogę często przyjeżdżać, bo jesteśmy takimi kolegami, że na spokojnie mogę wejść, pooglądać gołąbki, nie ma problemu. Ja ufam jemu, on ufa mi. I chciałbym właśnie, bo dużo osób młodych też do mnie dzwoni, a mnie się nie chce przez telefon wisieć, bo mam małego dzieciaka, ma 3,5 miesiąca i tłumaczyć każdemu po kolei, więc wolimy zrobić taką serię filmów praktycznie o gołębiach. I tutaj nie będziecie słyszeć o drogich preparatach od mistrzów Polski. Jak ktoś chce, to zapraszam do mistrza Polski, jedź tam, kupuj od niego i leź na jego preparatach, niech on cię prowadzi. Ja będę używał z Darkiem, jak używamy, kilku preparatów. Każdy z tych preparatów omówię wam, który z którym łączymy, dlaczego. Dlaczego wygląda cały tydzień, bo Darek ma rozpisane. Pokaż Darek, jak to wygląda. Tutaj jesteśmy. Darek bardzo fajnie tu porobił sobie, bo on podchodzi tak, powiedzmy, stricte profesjonalnie, czyli wszystko chce mieć poukładane. I zobaczcie, tu ma cały plan sobie rozpisany. W zależności od tego, co jest, czy jest na przykład pierzenie, czy jest, powiedzmy, są to loty, ten plan jest delikatnie modyfikowany. I tutaj używamy kilku preparatów, ale to najpierw przejdziemy się po hodowli, później wrócimy i będziemy opowiadać. Postaram się zrobić tak, że zrobimy kilka filmików i każdy z preparatów będziemy omawiać osobno. Dlaczego? Bo wy, jako hodowcy, musicie zrozumieć, jak oddziaływuje dany preparat na gołębia. Jeżeli tego nie zrozumiecie, to wy nigdy nie będziecie lecieć. Możecie mieć te programy, nie wiem, od jednego, drugiego, trzeciego mistrza, ale to nic wam nie da, bo jeżeli nie będziecie wiedzieć, jak dany preparat oddziaływuje na organizm, nie będziecie mogli korygować tego planu, przez co po prostu nie będziecie robić tej roboty. Lecimy, Darek. Dzisiaj trochę jest deszczowo. U Darka, tak jak widać, duże gołębniki. Darek lubi lubił mieć dużo gołębi, ale w tamtym roku, jak przyszedłem, to zrobiliśmy, trochę zasłonię, żeby mikrofon ten, zrobiliśmy przesiewkę, było tam 170 sztuk, ale żeśmy naprawdę tam kilka mamek zostawili, resztę opuściło ten gołębnik. W tej chwili sporo tych gołąbków jest w różnej fazie. Niektóre się pierzą, niektóre już mają końcówkę. To zależy, czy to są gołębie rozpłodowe stare, czy to są młode gołębie, na przykład przyciemniane, bo te przyciemniane gołąbki będą wymieniać teraz pierze jeszcze raz. Także tutaj mamy całość, kompleks gołębników. Później będziecie widzieli jeszcze urywki, bo ja kiedyś z drona robiłem u Darka. Przejdziemy sobie po kolei po boksach, bo powiem wam tak, więcej nie znaczy lepiej. A lepiej, bo takie jest moje zdanie, jeżeli macie jakiegoś zaprzyjaźnionego hodowcę, od którego chcecie kupić gołębie i jest on czołowym hodowcą i ma z reguły dwie czy trzy złote pary, z których naprawdę lecą gołębie i udostępni wam z jakiejś pary porządny materiał, no to na tym materiale oprzyjcie swój gołębnik. Jeżeli nie macie takiego znajomego, to musicie sami do tego dochodzić. My podejdziemy sobie do gołębnika i pokażemy na przykład kilka przykładowych gołębi, bo tutaj dużo jest gołębi od kolegi Marka Zająca, od doktora Eckharda oraz też już typowo moje gołąbki. No to przejdziemy sobie, chodź Darek, przejdziemy. W sumie to ty powinieneś mi powiedzieć, że chodź Staszek. Idziemy i pooglądamy sobie. Tutaj są na przykład już przylotowane gołąbki. No ten sezon, no tam jest trochę brudno, bo zostawiliśmy, żeby dwa mutki nakarmiły, wypapkowały się te gołębie, bo tam się złączyły pod koniec, złożyły jajka, już trochę czasu miały te jajka, więc doszedłem do wniosku, że lepiej, żeby się po prostu wypierzyły, nie? Tutaj na przykład widać gołębia typowo z moich 6 par rozpłodowych. 5799, jest to po inbredzie, tym ciemnym. No, tutaj zaraz wezmę jakiegoś gołąbka w rękę, bo już dawno tutaj nie latałem. Wezmę sobie jakiegoś pierwszego, lepszego.
Chodź. I pokażemy. No, gołębie, moje zdanie jest takie, że muszą być przez cały rok dobrze trzymane w odpowiednich warunkach, na odpowiedniej karmie i zdrowiu. Jeżeli nie stać hodowcę, by zapewnić warunki takiej czy innej ilości gołębi, zejdź, zredukuj stado i trzymaj mniejszą ilość, ale na odpowiednim dla siebie poziomie, żeby nie obciążać cię na przykład budżetu domowego, nie? Tutaj pierwszego lepszego gołąbka wziąłem 5705, Darek będzie wiedział na pewno. Z czego? To jest matka, brat, razy siostra, twoje ciemne. Mhm. I ojciec czerwony, marka zająca zginął. Mhm. Czyli tutaj jest kombinacja mój gołąb razy gołąb od kolegi Marka Zająca. To jest ciemno, taki krwisty, czerwony gołąbek. Go nazwała Bawidamek. No, samczyk nazwany Bawidamek. Na początku nie chciał w ogóle latać. Na początku nie miał chęci lotowania. Teraz tak jak widać, on się podwójnie pierzy, ale jak już się rozpierzy porządnie na powrót, no to tymi gołąbkami będziemy jako roczniakami lecieć. To nie jest tak, że tylko tyle jest gołębi, bo są jeszcze na wolierze i w innym boksie, nie? Jeżeli chodzi do lotów. Ale na razie daliśmy im spokój, żeby mogły się powypierzać. No, tutaj trzeba podkreślić, że przeszły wszystkie 5 lotów. No, wszystkie 5 lotów przeszły. No, im było już, tak powiedzmy, trudniej, czyli ten dystans był odpowiedni, tym one lepiej leciały. A tutaj gołębie są czyste, nie ma tam żadnych insektów na nich, także są czyściutkie. Teraz ile razy w tygodniu? Czy tam raz w tygodniu je kąpiesz, czy nie? Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, no. Także tu widać, ładnie to przylega wszystko. No i mówię, teraz z powrotem zaczynają się pierzyć, więc będą się teraz sypać. Gołąbki bardzo ładne. Ale prowadzone też odpowiednio tam, wiadomo, jak wam później opowiem, to niektórzy będą się za głowę łapać. Wiadomo, raz jest lepszy, raz gorszy kał, teraz jest po sezonie, to aż tak bardzo w to nie wnikamy. One mają teraz za zadanie się po prostu wypierzyć porządnie, czyli do, myślę, stycznia, po końca stycznia się powypierzają. Te gołębie nie dostają zakwaszacza, nie? Co jest najważniejsze. Praktycznie w ogóle. I ktoś powie, że no tak, no ale trzeba zakwaszać, bo wszyscy mistrzowie tak mówią. My tak nie uważamy, my robimy trochę inaczej. Zresztą my zawsze mamy trochę inne myślenie odnośnie gołąbków. Tutaj na chwilę zamkniemy. Chwilę przejdziemy się do boksu dla samców rozpłodowych. O, wszystkie samce już poszły do woliery, ale tak jak widać, pokaż Darek, jak wygląda zdrowie u gołębi. A żeby takie zdrowie było zarówno w rozpłodzie, przez cały rok tak ma być, no to pokażemy wam, co my stosujemy. Wcale te preparaty nie są drogie, może Probak 1000, to jest chyba jeden z najdroższych preparatów, które używamy. Ale nie używamy ich dużo, chodzi o dobrą karmę. No i tak jak widzicie, no tutaj wszystko, wentylacja, filozofii nie ma, jedzą zdechy. Czyli to, co kiedyś wam pokazywałem na filmach. Oczywiście poidło jest zawsze w tym samym miejscu, na lekkim małym ruszciku. I cała filozofia. Tak wygląda boks na przykład gołębi rozpłodowych. Gołębie rozpłodowe, czy też lotowe, przez cały rok są w dobrej formie i muszą być, bo inaczej nie będzie dobrego materiału później do lotów, nie? Tutaj sobie skończymy, zaraz przejdziemy i pokażę wam co i jak, jeżeli chodzi o preparaty, ale jeszcze na chwilę pójdziemy do samic, nie? Do boksu. Witamy, jesteśmy teraz w gołębniku drugim lotowym, w sensie drugim boksie. To też były przelotowane u nas gołąbki. Nie, spokojnie, te gołębie nie są na sprzedaż. Tutaj chcieliśmy wam pokazać, tylko chodź, po kolei pokaż Darek, jak to wygląda właśnie ze zdrowiem. No tutaj kał w tych wszystkich praktycznie jest okej, nie? Co by nie popatrzeć, to te gołębie są trzymane odpowiednio. Zresztą widzicie,
ta stolnica, którą ja tak wymyśliłem sobie, to jest tak naprawdę za każdym razem gdzieś tam skrobana i zapobiega temu, żeby to jedzenie gdzieś tam wypadało, nie? No. Gryty teraz Darek sypie, ale to mnie... No, ten gryt dzisiaj już musi zniknąć, bo żeby wilgoci nie ciągnął, nie? A co mamy? No, pierwszą lepszą samicę wziąłem, 5727. Tutaj pokażemy skrzydełko, 2, 3, 4, teraz piąte wyrzucone. Teraz piąte będzie wyrzucać. Do końca stycznia będzie pełni spierzona samiczka, nie? Gołąbek takiej powiedzmy średniej budowy, dobrze docięty na dole, bardziej głębszy, jest ok. A jeżeli chodzi o skrzydełko standardowe, takie powiedzmy 350 km, nie jest to jakiś demon prędkości, ten gołąb akurat, nie? Także no fajnie się prezentują, inteligentne gołębie są. Tutaj zaraz zobaczę, to była ta samica ode mnie. Tak, to jest. Czekaj, to nie, tu gdzieś ona była. O, co to jest? Tutaj, tak, to jest. No, pokażemy tą samiczkę. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 tak, tak. Pokażemy tutaj samiczkę, która zrobiła z tego trzeciego lotu dyplom. Piątego. Piątego lotu. Zobaczcie, jak wygląda samica. To nie jest przypadek. Ma identycznie plecy, wszystko jak i matka. Zobaczcie, jak wygląda, nie? Gołąb. Także tutaj czy jedno, czy dwa piórka, to wiadomo, jak tam się ten. Tak wyglądają plecy, nie? Tej samiczki. Tak wygląda skrzydełko. No to teraz będzie się pierzyć. Widać, jeszcze będzie miała do wymiany, bo ona do końca się nie dopierzyła, nie? Była młoda. Jak była zaciemniana. No, ta samiczka, jej matka, to jest samica 381 od kolegi Rafała Steinhoffa. To sobie wtedy wybrałem, dzięki Rafał. No i samiczka ta została uchowana z takiego samca, który samczyk był, ojciec tego samczyka to stary samiec z 2009 roku, 50% krwi rakietie, 25% headwonder, 25% sprinterkę, czyli czysty Jansen, a od strony matki to była siwa samica pożyczona od taty, córka 377, tamta samica miała takie same oko jak ta jej wnuczka i tamtego samca po jednym sezonie, on tam chyba zrobił dwa konkursy, ale dwa takie fajne konkursy, nie? Wycofałem do rozpłodu i połączyłem na tą 381 i wyszła ta samiczka, nie? Zobaczymy, jak będzie się prezentować w następnym roku. Ona pod koniec zaczęła bardzo fajnie odpalać, motywować się sama. Także tu pokazywaliśmy tylko, jak gołąbki wyglądają, żeby każdy miał pogląd na to, jak przez cały rok ma wyglądać, a nie, że budzimy się dopiero wiosną i sorry, są loty, tak? Bo już później nie ma czym machać. Jeszcze z wiaterkiem to wam gołębie przyjdą, ale jak pod wiatr macie ciężko pracować, tak jak my mieliśmy piąty lot młode, było temperatura odpowiednia, leciutko pod wiaterek, wyszło 350 km, już gołębie nie miały łatwo, więc tutaj szykowaliśmy dosłownie młode tak samo, jak szykujemy stare gołębie pod 500 bardzo ciężko, pod wiatr i w słońce. No i te gołębie. Zaczynamy od pierwszej porady. Gołębnik. Jeżeli będzie wilgotny gołębnik, tak jak tu wejdziecie, tutaj wilgoci nie ma. Ale jak wejdziecie, gołębnik będzie wilgotny. Będą, zobaczcie, tu wszystko jest zamknięte. Tutaj nie ma co wiać. Ja tu sobie swobodnie oddycham. Nie ma tak, żeby był jakiś zaduch, ale zobaczcie, ile jest tu jest gołębi, nie? 15 gołębi w takim boksie. I tu nigdy nie będzie zaduchu. 16, sorry, bo tam jeszcze samica się schowała, nie? No, w miseczce. 16 gołębi. Jak ja widzę czasami takie boksy i tu ludzie mają po 50-60 gołębi, bo jeszcze siodełka dorabiają. Po co? Te gołębie, nawet jak mamy wszystko pozamykane, to pokaż, Darek. Wszystko mamy zamknięte,
A tu można zobaczyć na pajęczynach, jak delikatny ruch się robi powietrze, ale delikatny. A ja nawet nie czuję na palcu, że tutaj w ogóle powietrze wychodzi, nie? O to chodzi, więc jeżeli macie dobrze dobraną ilość gołębi do danego boksu i dobrze zrobiony gołębnik, bo nie musicie za kupę pieniędzy robić. Ja w tamtym roku u Jarka, to że tak powiem, z części odpadów boks sobie sklepałem. Półki zrobiłem, jakie zrobiłem, ciężej było sprzątać jak tutaj, ale to funkcjonowało. Tak samo tutaj. Chodzi o to, żeby odpowiednia ilość powietrza była, żeby gołąbki dobrze się czuły, nie? Druga rzecz, bardzo ważna, poidło. Poidło nigdy nie może być na ziemi. Możesz pokazać, Darek? Weź sobie tak obkręć. Na dół. No. Poidło zawsze musi być na jakimś podwyższeniu, żeby nic z dołu, że tak powiem, żaden kurz z dołu, żeby tutaj nie wlatywał na mnie. Przez to zawsze mamy czystą wodę. To jest taka zasada, żeby tam po prostu żadnych syfów nie było, piór i nie wiadomo czego, bo jest to niepotrzebne. Później gołąb się drapie, jak jakieś pióro mu wchodzi czy coś, albo na przykład zdarzyły się takie sytuacje, że gołąb na przykład wymiotował. Dla mnie na podwyższeniu podstawa. Ruszciki albo ruszta to jest wygoda dla hodowcy. To jest wykładnik. Chociaż powiem wam tak. Przed sezonem gołębi młodych robiliśmy, czy tam później po pierzeniu, robimy zawsze badania. I taki kał, większość z was powie, 99%, nawet ci mistrzowie Polski powiedzą, że to są super zdrowe gołębie. Ale nie zawsze tak jest. Bo przy nawet takim kale gołąb się błyszczy, bierzecie go w rękę i mówicie, że no kurde posąg. A jakbyście zobaczyli badania, co czasami potrafi w tych gołębiach być, to byście nie uwierzyli. Dopóki bym wam papieru nie pokazał, nie? Tak też mieliśmy przed sezonem młodych, nie, Darek? Badania zrobiliśmy. Na chwilę wypuściliśmy na zewnątrz, patrzymy, gołębie robią dwa kółka, pach, siadają. A mówię, o, trzeba jechać. Badania zrobiłeś, tego samego dnia już wstępne wyniki mieliśmy. Można było zareagować. Zrobiliśmy 15-dniową kurację, później gołębie chwilę przytrzymałem w powietrzu, pamiętasz? Wziąłem wtedy tą zmiotkę i nie popuściłem. I te gołąbki zaczęły latać coraz żwawiej. Na początku trzymałem 25, pół godziny z tą, powiedzmy, zmiotką, taką dużą i rozkręciliśmy je. Ale do czego dążę? Że nie zawsze to jest takim wykładnikiem, nie? Wiadomo, to wygląda fajnie, bo widać, że nie ma zaburzenia pracy jelit, że gołąbki, nic ich nie męczy. W tym przypadku u nas jak jest lekka, energetyczna karma, ona idzie przez cały rok, ona nie obciąża tak gołębia, więc te gołębie nawet jeżeli się regenerują czy tak dalej, no szybciej się to odbywa, tak? Druga rzecz, my jak mamy karmnik, mamy ruszta, to Darkowi mówiłem o takiej stolnicy. Tu na przykład wszystko jak wysypujemy, to idzie na przykład na ścianę wieszane. Następnie ta stolnica, bierzemy takiego lizaka i ściągamy, żeby ten kał był. Stolnicę kładziemy i tyle. Co miesiąc można tą stolnicę, jak ktoś ma chęć, wypalić, bo ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby jakąś chemię tam pryskać, tylko wypalić. Wiadomo, to jest sklejka. Jak wypalimy, to ona odda od siebie to wszystko. I tyle. Tak jak widzicie, przesadność sprzątania też nie musi być. Pokaż, Darek, tam jak na dole spada na ruszt. Zobaczcie, ile tam odchodów jest. My tam się jakoś się nie nad tym nie... Znaczy tu Darek akurat, bo on tutaj wszystko robi i ten, to się jakoś specjalnie nad tym nie zwodzimy. Po prostu gołąbki, jak widzisz, mają czyściutkie, zobacz, ukrwione nóżki, to znaczy, że wszystko jest ok, nie? Nie są brudne, także każdy z hodowców może sobie zobaczyć. Czekaj, damy sobie zoom, żeby było na trójeczkę. Zobaczcie, jak mają ukrwione nóżki, nie? Także są czyste, pomimo, że sprząta się raz na jakiś czas. I
No i co mam powiedzieć? To jeżeli chodzi o gołębnik, on musi być odpowiednio skonstruowany. Tutaj, tak samo jak na Darek, miał właśnie odpowiednio zrobione klapki. Teraz już na przykład czuć, jak jest uderzenie powietrza, nie? Żeby gołąbki mogły sobie na przykład startować, widzicie, bezpośrednio wolierka obok. Także wszystko tutaj było przemyślane, jak zrobione. Ok. Sobie tylko. Dobra. Zamkniemy. No. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pan Mirek robił ten gołębnik, reklamuje Warek. W ten sposób też można wypuszczać. Ja mówię, to gołębnik nie musi być nie wiadomo jak piękny. U Darka jest to naprawdę klasyczny, ładny gołębnik w pełni wykonany przez profesjonalną firmę. Ale gołębnik może być przez was zrobiony. Tylko musi być suchy, odpowiednio zrobiona wentylacja. Ja na przykład w starym gołębniku miałem tylko taki kawałeczek luftu i dwa boczne wejścia powietrza. I to wystarczyło. Jak tam było 18 sztuk czy 20, na jeden boks wystarczyło, nie? Także tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą składową, gołębnik i to, jak się do tego wszystkiego weźmiemy, chodź mała, no idź sobie, idź, idź, idź. No idź, idź, idź. I jak się do tego wszystkiego zaopatrujemy, no to gołębnik to jest podstawa, czyli żeby boks był suchy. Wy jak wchodzicie, żeby było sucho. Niektórzy sobie pomyślą, no dobra, wchodzę w gumakach, uwalone błotem, co tam. I od kur, od psa, czy od czegoś przynosicie bakterie, później mówicie, no kurde, leciał pierwszy lot, drugi, trzeci już nie leci, nie? Albo dwa leciał, czwarty, piąty nie leci, bo no bo sami sobie przynosicie choroby, nie? Tutaj, jeżeli chodzi o gołąbki, to wszystko jest robione po kolei. Cały czas tak samo. Aż do znudzenia. Jak wam to opowiemy, to ktoś powie, że jak tak się by rok cały czas to samo robiło, to można z wrażenia to po prostu pawie puścić, nie? Idziemy jeszcze do samiczek. A, tutaj jeszcze świetliki masz. No, tylko że w tym przypadku akurat przy tym, jak masz, mamy bardzo duże okna, to to nie ma takiego dużego znaczenia, bo tutaj więcej światłem trzeba grać, nie? To na przykład u samic to jest tylko tyle powietrza. Wszystko resztę jest zamknięte. Tyle jest samic i to nie ma problemu, żeby ten, no wiadomo, jest więcej tych główien, jest bardziej nasrane, ale ten, jak to się mówi, bo tutaj akurat większość samic żeśmy przerzucili. No, tak jak widać, no gołąbki ładne są, zadbane, nie? No. Nawet ja bym tutaj jeszcze tu delikatnie o, powietrze dał i tyle wystarczy. Lekki lufcik tutaj zostawiam i jest. Ja już tu czuję, jak idzie powietrze. I tu, jak idzie powietrze. Więcej tego powietrza nie potrzeba dla gołębi. Jeżeli opanujecie regulację powietrza w gołębniku, to nie będzie katarów. Tak jak słyszycie, tutaj nie ma, jak dzisiaj przychodziłem, to nie słyszałem, żeby któryś gołąb kichał, prychał czy coś. Więc wentylacja i to wszystko jest odpowiednio ustawione. W dni upalne też to gra bardzo dużą rolę, bo wtedy zamykając nie tłoczy się tak dużo tego gorącego powietrza, więc zostaje tutaj trochę lepszy klimat. Ale to są takie małe pierdoły, dzięki którym, jak zaczniecie od gołębnika, najpierw musicie popatrzeć na swój gołębnik, to wam dużo da, nie? Tutaj, jeżeli chodzi o gołąbki, to mówię, no, większość to samice rozpłodowe plus jakieś tam późniaki samice. No i za chwilę sobie tam przejdziemy do gołąbków. Tutaj jeszcze tylko pokażę jedną samiczkę. Ona jest dla mnie wykładnikiem. To jest moja samica lotowa. To młoda, zrobiła mi trzy, ale bardzo ważne konkursy, bo zawsze w typach leciała. 12 007. Jest to samiczka po moim samczyku imbredzie.
Już widać końcówka pierzenia. Jest. Ta samica jest dla mnie wykładnikiem. Jak u niej dobrze plecy, wszystko jest zawinięte, nie jest tak ciężka i tu wszystko gra, to znaczy, że Darek dobrze karmi gołębie. Jeżeli ona robi się chuda, to znaczy, że za bardzo je przyciął. Teraz jest? Teraz jest dobra. Teraz jest taka, jak być powinna. Teraz właśnie ona, będąc w takiej formie, tutaj była troszeczkę jeszcze bardziej przypompowana, to szła na loty, nie? I ta samiczka z takim bardzo fajnym samcem, Darka była w parze w tym roku z Wojtusiem, nie? Tak, także ona jest dla mnie wykładnikiem. Bardzo dobrego połączenia, tam był imbret, co zrobiłem gołąbka tak bardzo mocno na imbret, bo no, ciemny, z ciemnego wyszedł syn i córka, byli połączeni, u Darka są te gołąbki, byli połączeni, wyszła wnuczka i wnuczkę połączyłem znowu na ciemnego i wyszedł dopiero ten imbret taki, nie? Tak zwany imbret, on tam ma współczynnik 0,70 pary, nie? I jej ojciec, ten imbret, był połączony na samicy 1974. To w rogu stoją akurat matka i córka. No. Na ciemno w rogu jest matka, a no. Tu jest córka. No tutaj mamy tą matkę, to jest 1975, to jest siostra jej matki, nie? Siostra jej matki, ta 75 to jest matka ósmej samicy, znaczy ósmego gołębia w kategorii Sport H w tamtym roku na wystawie ogólnopolskiej, a u mnie jest właśnie jej siostra z gniazda, nie? Ta samiczka trafiła do Darka, ja mam jej pełną, ja mam jej córkę na ciemnego mojego, także będziemy w tym roku jeszcze myśleć nad parami, będziemy chcieli też sobie trochę na wspólne gołębniki nachować gołębi, no i pobawić się, nie? Także tutaj na tyle, pójdziemy dalej, tak jak widać, a dobra, to zostawię otwarte. Zaczynamy od drugiej rzeczy. Drugą bardzo ważną rzeczą, moim zdaniem, to są woliery. Jak zobaczycie, gołębie jak mają spore wolierki, to jest miejsce, gdzie mogą sobie odpoczywać. To jest miejsce na kąpiel, przez co w gołębniku nigdy nie macie wilgoci. Bo jak sobie dacie na przykład wanienkę w takiej wolierce, otworzycie, stawicie wanienkę, one przyjdą, wykąpią się, później pójdą na swoje deseczki, spoczyniaki, zależy kto co układa i sobie się wygrzewają, bo słoneczko typowo w południe mamy stąd, więc gołąbki sobie się wygrzewają i przez to jest nam o wiele łatwiej utrzymać je w odpowiedniej formie, ale woliera to jest podstawa. Jest jesień, zima, musi być woliera. Ktoś, kto nie ma woliery, no to te gołębie niestety, ale dostają bardzo. Skraca im się też żywotność. A przy rozpłodzie to jest podstawa. Woliera, bardzo duża woliera to jest podstawa. Gołąb musi się ruszać. Gołąb, który się rusza zawsze, jest bardziej żywotny jak gołąb, który no, będzie tylko przy swojej celi, zejdzie do jedzenia i z powrotem. Bo ten rozpłodowiec, on praktycznie nie ma ruchu. Dlatego woliery, jeszcze raz woliery, tak jak widzicie, tu przy każdym boksie są woliery. W następnym roku, jak będą lotowane roczne, to tam chyba, nie? Tamtej strony. Z tyłu, choć pokażemy. Tutaj dobrze, że jest pełna ściana. Tak jak widzicie, tu jest pełna ściana. To samce, które będą tutaj, nie będą widzieć. Tutaj zrobimy taką wolierkę typową dla samic lotowych i będzie metoda obiegowa. Samice na trening, tutaj przeganiane samce czekają. Samiczki lądują, chodzą, pach, pach, jedzą, przeganiane są do swojego boksu. I co najważniejsze, samice zawsze jedzenie będą miały w tym oto boksie. Dlaczego? Bo będzie motywacja. Tu mają zawsze przychodzić. Tu wychowają młode, tu będą jadły, a odpoczywały będą w swojej wolierce, nie? Jeszcze konstrukcję woliery to powiem Darkowi, bo dwie ściany muszą być pleksy komorowego, żeby te słońce dogrzewało, kiedy mamy normalnie 10, 12, 14 stopni, to przez pleksy, czy nawet jak jest taka folia, to tam nagle jest 20 parę stopni, więc ta forma się szybciej buduje i lepiej, nie? Dlatego mówię, woliery podstawa.
Podstawa to jest drugi czynnik. Jeżeli ktoś nie ma wolierki, słuchajcie, woliery też nie muszą być aluminiowe, nie muszą kosztować nie wiadomo ile. Zobaczcie, tu nawet profesjonalna firma z drewna zrobiła impregnację. Wy też możecie kupić sobie kantóweczki. Z kantóweczek zrobić sobie stelaż. Trzeba podpórki, tu akurat Darek nie ma, bo nie wchodzi się do tych wolier. Ale podpóreczki, tak jak na przykład... Szuflady porobią dodatkowo tak. Na kał. No, tylko szuflady zrobi dodatkowo na kał. No to jest dobre, bo jak widzicie, tam nie ma syfu. Darek później wyciąga, sprząta i dziękuję, tu jest czysto, tak? Tutaj szlafem tylko z wodą wszystko zleci, to jest w porządku. Po co wam to pokazuję? Nie po to, żebyście wszyscy nagle sobie kupowali takie gojemniki, tylko żebyście pomyśleli sobie, a zrobię sam wolierkę. Ja z moim tatem robiliśmy sami woliery. Wszystkie woliery, które miałem w Koninie, sam sobie robiłem. Nawet tą wolierę u Jarka, to on mi szkielet ten metalowy kawałek zrobił, a resztę ja tam dokręciłem, nie? Także nie bójcie się robić sobie woliery. Woliera filozofii nie ma, tylko żeby była przestrzeń dla gołębi. Siedzonka, one sobie poradzą, nie? I najważniejsza rzecz przy wolierach, to jest, to musi być, żeby było właśnie zadaszona woliera, bo gołąbek jak idzie do kąpieli, to on ma iść do kąpieli tej, co mu robicie, a nie za każdym razem moknąć kilka razy w tygodniu, bo to i tak nic wtedy nie da, nie? Wtedy z automatu gołąb będzie miał słabsze te pierze, nie? No, czyli te kąpiele robimy kontrolowane. Dobra, przejdziemy sobie dalej, bo to był ten drugi czynnik, który jest bardzo ważny przy gołębiach, żeby jednak, wiecie, jakoś to wszystko dobrze się trybiło, nie? Czyli woliera. To jest, dla mnie to jest podstawa. Mówiłem już to wielu hodowcom, niektórzy mniej, bardziej przywiązują do tego wagę. Niektórzy mówią, że w ogóle bez wolier lecą. Jak wolą. Tylko, że jak jest wiosna czy późna jesień, no to oni już nigdzie nie wypuszczą gołębi. A my wypuścimy sobie na wolierę i ta żywotność zawsze jest lepsza, nie? Dobra, tutaj omówiliśmy temat wolier gołębnika. Przejdziemy sobie do takiego zaplecza. Tutaj na przykład Darek zrobił sobie bardzo fajną rzecz, a mianowicie zrobił sobie takie miejsce, gdzie może te wszystkie preparaty, czekajcie, gdzie może sobie te preparaty oraz ja może ściągnę, żeby gołąbki się tam zrobił sobie takie miejsce, w którym może mieszać wszystkie karmy i tak dalej. Wy możecie mieć nawet taki malutki boksik, to nie musi być dużo, ale miejsce, gdzie faktycznie weźmiecie sobie wiaderko, weźmiecie sobie karmę, gdzie macie ułożony jakiś preparat, jeden, drugi, trzeci i gdzie macie jakąś rozpiskę, bo cała sztuka w hodowaniu gołębi to nie jest tak, że przychodzisz i nagle szukasz, bo nie wiesz gdzie co jest, tylko chodzi o organizację. Tak samo jak macie organizację lotów, tak samo macie organizację własnej pracy. Więc jeżeli macie poukładane preparaty, które są wam potrzebne, macie konkretną rozpiskę, której się nauczyliście, bo wiecie już, który preparat za co jest odpowiedzialny, to wtedy jest wam łatwiej wykonywać to, nie? Tutaj na przykład widzicie, drobne nasiona ma Darek, nie? Z MDM-u, konopie, łuskany słonecznik. Tutaj mamy bazową karmę Mix 4, pokaż Darek, to bardzo ładna karma. Taka energetyczna i bardzo lekka. To jest jako podstawa przez najbliższe 3 do 5 lat. Ta karma będzie podstawą w lotach i w zależności od tego, jakie będą warunki, będziemy dokładać ziarna takie jak ryszpady, konopie, samą kukurydzę Mix 2, 3. Tu widzę worek takiej swojskiej kukurydzy, odpowiednio przesuszonej. Darek ma, też odczaiłem, tylko wszedłem. I co my tu możemy powiedzieć? To musi być wasze takie mini centrum, nie? Ewentualnie możecie gdzieś to przy domu robić, zależy kto jak woli. Ale organizacja.
Bo jeżeli nie macie wszystkiego poukładanego, tylko na szybko, nie wiem, no to nie będzie trybić. Bo jednego dnia macie więcej czasu, drugiego macie mniej. I Darek sam wie, że czasami trzeba na przykład syna szybciej odwieźć, tak? Czy na przykład z żoną trzeba pojechać na zakupy. Niektóre rzeczy w czasie się przekładają, więc organizacja to jest podstawa. I druga rzecz jeszcze przy tej organizacji, bardzo ważne, nie dajcie się zgłupieć, że nagle musicie nie wiadomo ile czasu poświęcać na gołębi. Wszystko, ten czas, który można faktycznie zmniejszyć, to jest tylko i wyłącznie wasza organizacja. Jeżeli jesteście dobrze zorganizowani, wszystko tak jak trzeba robicie, to tego czasu potrzebujecie mniej. Jeżeli nie ma organizacji, to ten czas ucieka nie wiadomo gdzie. Dobra. Tutaj pokazaliśmy zaplecze, co jest właśnie trzecią rzeczą taką, żeby fajnie było. Mój tata na przykład u siebie w gołębniku też bardzo fajnie zrobił, może uda mi się go namówić, żeby pokazać. Pokażę wam, jak w prosty sposób samemu można sobie taki mini kącik, niekoniecznie tak jak Darek, tu ma już wiecie, wymurowane, bo tu już wszystko odizolowane, ale w takim przedsionku przed boksami zrobił sobie dosłownie odpowiednik tego, co ma Darek, nie? Dobra, to jest numer 3. Teraz zaczniemy od numeru 4. Numer 4 to jest bardzo ważna rzecz, a mianowicie suplementacja gołębi. Kiedyś hodowcy mogli lecieć, powiedzmy, bo dodawali tam, nie wiem, pszenicy, że tak powiem, rozwadniali, jak ja to mówię, tą karmę, dodawali tam jakiś niepotrzebnych karm, dużej ilości grochów. Tutaj w tych karmach praktycznie nie ma grochów, my odstawiliśmy te grochy. Mi hodowcy kiedyś zarzucali, że gołębie będą krzywe, że mieli krzywe mostki, że one się tak nie rozrosną. Panowie, ja mam tutaj odpowiednik waszej, oczywiście to nie na każdą kieszeń, dlatego chodzi o tą ilość gołębi. Tu jest odpowiednik i to jeszcze lepszy odpowiednik, że tego co wy mówiliście, czyli grochu. Groch się trawi 72 godziny. Konopia od 4 do 8 godzin. Więc jeżeli jest odpowiednia ilość wody, 4 godziny, to zobaczcie. I to jest najczystsze źródło białka, plus w tym mam witaminy z grupy B, B2, B6. Także nigdy nie będzie krzywego mostka, jak będziemy odpowiednio karmić. I tutaj nie potrzebujemy, tu bardziej gra rolę przy krzywiźnie ogólnie, witaminy z grupy B. I za chwilę wam pokażemy kilka rzeczy, które są powiedzmy tańsze, a wcale nie trzeba, nie wiem, z jakiejś tam belgijskiej, holenderskiej firmy, czy tam moda jest teraz na niemieckie, bo nie powiem, niektóre są tańsze i fajne, ale dużo na przykład mistrzów ma swoje preparaty, okej, każdy chce zarobić, ale ja kieruję tu te słowa do tych chłopaków, którzy, no umówmy się, oni nie mają dużych pieniążków, tak? To żeby zrobić dwa w jednym, to mogą sobie pójść do apteki i kupić Vita Buerlecitin. Jest to lek dla ludzi, to nie jest suplement, to jest lek. On musi mieć wszystkie atesty. Tutaj mamy lecytynę i witaminy z grupy B. Nie ma lepszego środka. On dodatkowo jest tam dodany spiryt do niego, więc jakbyście chcieli sobie wieczorami, to proszę nie prowadzić po nim. A nie reklamuję tego po to, żeby komuś odjąć, tak? Tylko jako tańsza alternatywa. Na internecie 30-32 zł. W aptece do 40 zł kupicie. Litr. I tu mamy lecytynę i witaminy z grupy B. Jest taki kolor różowy. Nie wiem, czy będzie widać. Także jest to... Tak. Dużo ten, jak to się mówi, widzicie, poprawia pamięć, zdolność koncentracji, zapobiega miażdżycy naczyń i dolegliwości sercowym na tle nerwowym, wzmacnia układ nerwowy. Przy młodych gołębiach jest to bardzo ważne. Lek zawiera, słowo klucz, lek, nie suplement. Wszystkie te preparaty, co macie od mistrzów, to nie są leki.
To są suplementy. A suplement nie jest tak rygorystycznie poddawany wszystkim procesom jak lek. I tutaj sami widzicie, pokaż Darek, pisze, lek zawiera substancje czynne, lecytynę sojową, witaminę B2, witaminę B6, B12, sodowy eden pantonian, to jest taki dodatek, amid kwasu nikotynowego, czyli tu też jest na te pobudzenie, sacharozę, etanol i czerwień koszenilową, tu tam akurat z tym nie będę się rozwodził, ale etanol też jest. I zobaczcie, 16,8% alkoholu zawiera. Dawka dobowa, 60 ml, zawiera 5. To jest wszystko dosłownie wyszczególnione. Numer serii, termin ważności. Wszystko macie podane. I to jest moim zdaniem o wiele bardziej wartościowy środek, niż mam kupić za 200 czy 180 zł jakiś preparat dla gołębi, nie? Bo jakaś firma belgijska tam sobie powiedziała, że oni się specjalizują. Czym ten środek będzie gorszy od tamtego? No niczym, bo tutaj nie ma gołąbka. Tutaj są takie ładne, widzicie, zielone, nie? Dlatego to jest jedno. Z takich preparatów, co my stosujemy na co dzień, nie będę reklamował tej firmy, tylko tak powiem, naturalno. To nie jest reklama, żeby nikt sobie nie pomyślał, bo ja tą herbatę stosuję od, żeby właśnie skłonać, 2016 rok, tą herbatę. I to jest taki, jak komuś się nie chce parzyć ziół na już, to jest taki ekstrakt. Tylko my ten ekstrakt podajemy trochę inaczej, bo na dwa sposoby. Ten ekstrakt podajemy z wodą, bardzo poprawia pierze, bo jest naprawdę bardzo dobry ten wyciąg, ale również z witaminami grupy B razem w proporcji odpowiedniej. Tam mieliśmy chyba jedną nakrętkę i tego, jak to się mówi, i jedną łyżkę stołową, czy dwie łyżki stołowe, już nie pamiętam, musiałbym zobaczyć jedną. No. I w tej proporcji to mieszaliśmy ewentualnie czasami, jak było za mała ilość, bo była większa objętość karmy, jak karmiliśmy, to trochę tej letniej wody dodawaliśmy. I to wszystko zalewaliśmy karmę, później osuszaliśmy ziołami. Średnio na 1,5 kg karmy. Na 1,5 kg karmy, nie? Tak. No. Także coś takiego i to stosujemy, tak jak mówię. Ja mam takie często pomysły, bo te wszystkie preparaty staram się, że tak powiem, powiązać ze sobą. Sprawdzam ich składy i tak dalej. I tu typowy jest ekstrakt z 14 różnych ziółek, nie? Także to bardzo polecam, bo już tyle lat stosuję, nie? Gdzie nie zastosowaliśmy, to się bardzo sprawdziło. Z takich rzeczy, które są nam potrzebne, są tak. Quipcor. No, firmy nie będę tam jakoś specjalnie reklamował. Ten Quipcor teraz już nie jest taki mocny. Kiedyś było tak, że jakby się sztachnął, to mi dosłownie poleciały łzy. Teraz już jest taki, no dobry jest środek, nie powiem. Także tutaj, tak jak widzicie, numer partii wszystko jest, tylko tutaj akurat nie są wyszczególnione, jakie ziółka idą i tak dalej, nie? Kiedyś, nie wiem, czy było coś takiego, ale to dawno temu, nie? Także to jest Quipcor, nie? I on jako takie ziółka. No chyba raz w tygodniu teraz, nie? Raz w tygodniu. No. Raz w tygodniu podajemy i to wystarczy. Kiedyś mieliśmy, czekaj, żebym nie reklamował takiego pana, to pan, muszę... W tamtym roku. To mieliśmy te zioła. Ale teraz zobaczcie, puszka. Tu mamy zupełnie inne zamówione ziółka, nie? Także, no, bardzo ładny zapach. I puszka tylko nam została, bo akurat z tych ziół zrezygnowaliśmy, bo to nie były zioła, to był kombos. Tam były różnego rodzaju, zaraz wam powiem. To było nazwane bombą ziołową, ale to tam tak naprawdę były różnego rodzaju kwasy organiczne.
A kwas to jest nic innego jak zakwaszacz, czyli oprócz ziół jeszcze waliliście zakwaszacz. A my odeszliśmy od zakwaszaczy typowych, nie mamy. Czyli także mamy zakwaszacz i podajemy do wody, nie? Bo my tego nie robimy. Znam różnego rodzaju zakwaszacze, od awidresu poprzez inne, ale my od tego odeszliśmy. I w tych ziółkach właśnie jest taka bomba, jak oni to nazwali, bomba ziołowa, ale tam jest bardzo dużo zakwaszaczy. Przez co tu jest wszystko podrażniane dobrze, pozytywnie, ale tu jeszcze obniżacie bardzo mocno pH. Jeszcze dowalacie zakwaszacza i wasze gołębie wraz z czasem stają się upośledzone pod względem tego pH. One nie są w stanie same trzymać tego pH. My przepracowaliśmy, ile? Półtora roku już będzie? Prawie półtora roku, no. Nie? No. Jak? Ile? Od lipca bodajże tamtego roku. No, od lipca tamtego roku i zakwaszacza nie podajemy. To zobaczcie przez ten czas, jak te gołębie same się wyregulowały, nie? Druga rzecz, gołębie lotowe też nie dostają, ale my trochę inaczej to prowadzimy. Zaraz powiem dlaczego. Bo następnym preparatem, który jest dla nas bardzo ważny, taki jeden z droższych preparatów, dlatego mówię, jeżeli kogoś nie stać na większą ilość gołębi, ogranicza, ale odpowiednio prowadzi. To jest Probak 1000. U nas w Polsce już próbowali ten produkt na 3 czy 4 firmy zrobić taki sam, ale tego się nie da podrobić. Jak nie macie oryginału Probaka 1000, to nie ma co gadać. To są elektrolity i probiotyki, ale te probiotyki są naprawdę bardzo dobre. Ja, jeżeli później opowiemy, jak wygląda kąpiel gołębi, to też stosujemy Probak, ale zaraz później wam opowiem, co możemy zastosować innego też do kąpieli, nie? Probak ile razy w tygodniu, Darek, dawaliśmy, pamiętasz? Dwa, na pewno. Dwa, czasami trzy razy, nie? A przy kuracjach, jak na przykład zrobiliśmy badania i trzeba było później po całej kuracji, to potrafiliśmy 10 dni pod rząd dać. I ten probak to są probiotyki i elektrolity. Elektrolity zawsze pomagają w transporcie. Probiotyk, zasiedlenie. A do tego łączyliśmy z czym? Z flukonazolem. Jest to dla ludzi też lek, wydawany na receptę, ale bardzo dobrze pomaga przeciwdziałać, jeżeli na przykład są jakieś grzyby, pleśnie, cokolwiek, a dodatkowo w połączeniu z probakiem robi super robotę. Również drogi oddechowe odpowiednio są jakieś tam zwłoki czyszczone. I flukonazol. Masz butelkę? Jest, tam za maseczką. Za maseczką, no to zaraz pokażę. To jest preparat, który jest dla kobiet. Jeżeli mają problemy w strefach intymnych z grzybem, to jest preparat. Są różnego rodzaju, powiedzmy tam, smaki tego, nie? To można nawet wypić, spróbować z ciekawości. Słodkie bardzo. Tak, bardzo słodkie. I to, jak łączymy razem, to uwierzcie, że robi super robotę. I to jest taki, przez cały rok, powiedzmy, jest to podawane, czy gołębie, to jest właśnie bardzo bezpieczny, pomimo wszystkiego, środek, ponieważ nawet przy wychowie młodych on nie obciąża. Te młode nie są w żaden sposób upośledzone. Także to jest taki preparat, który z probakiem jest łączony. Ja to sobie połączyłem, bo troszeczkę się w skład jednego i drugiego zagłębiałem. Chciałem stworzyć coś, co od razu mi daje rezultat. Po kuracjach, w sezonie lotowym, kiedy trzeba odpowiednio trzymać florę bakteryjną na odpowiednim poziomie, żeby grzybów nie było, czyli żeby wole było, powiedzmy, czyste od tych jakichś tam niepotrzebnych, zbędnych rzeczy. I tutaj, że tak powiem, wszystko ma swoje. Tutaj jest tak, aerozol to jest preparat też od doktora Brokampa. I czasami na przykład, bo to nie zawsze, widać, jeżeli chcemy troszeczkę, powiedzmy, te drogi oddechowe pobudzić, no to idzie aerozol.
Aerozol można łączyć z probakiem. Aerozol możecie połączyć sobie z fluconazolem. Nie ma problemu. Jeden z drugim w ogóle nie ingeruje. Nie? Znaczy nie zachodzą jakieś reakcje niepożądane. Nie ma problemu z gołębiami. Tutaj jeszcze jedną rzecz pokażemy, a mianowicie rotosal. Ten środek. My odeszliśmy od jakichkolwiek sedoholi, nie wiadomo czego. Jeżeli mamy pobudzić w jakikolwiek sposób wątrobę, to tylko rotosal. Ewentualnie, jak ktoś będzie chciał, to później się do mnie odezwie. Możemy też dla ludzi środek zastosować, nie? Na pobudzenie wątroby. I też będzie ten sam efekt. Tylko, że rotosal akurat my stosujemy, on jest w formie płynnej, tamten jest w tabletkach, trzeba było w letniej wodzie rozpuszczać i tak się bawić, nie? Także rotosal, firmy tam nie będziemy też, nie chcę reklamować, ale to jest Ronfield, nie? Po prostu się sprawdza, nie? Sedohol, niby tak, ale nie do końca, nie? Rotosal od razu jest różnica. Przy lotach pod wiatr, podstawa, żeby organizm po prostu był zmagazynowany, tak? Co jeszcze tu mamy? Widzę olejek, ale to często teraz nie dajemy, nie? Rzadko kiedy. Jest bardzo rzadko kiedy olejek czosnkowy, ponieważ oleje mają to do siebie, że w sezonie lotowym to nawet nie ma szans, ponieważ drogi oddechowe zaraz będą zasmarowane, ale na jesień, zimę, jakie spierzenie, olejku można dodawać. Tu jest akurat z firmy Mrowca. Tam nie było znaczenia, nam chodziło bardziej o ten. Jeżeli mielibyśmy na tyle czasu więcej, bo ja też nie staram się nie obciążać Darka tak, że słuchaj, ty masz na zabój, ty masz już teraz przez praskę sobie czosnek wyciskać, bo to ile czasu schodzi, tak? Także... Ostatnio po chorobie sam sobie tak robię. No, ale chodzi o to, że staraliśmy się tak zminimalizować ten czas, który musi podchodzić do tego Darek, że wiecie, że jakby to powiedzieć, żeby on nie był niewolnikiem gołębi, żeby miał z tego przyjemność. I jeszcze jedną rzecz, którą pokażę, może brzydki teraz słoik jest, to jak zobaczycie, może to tak ładnie nie wygląda, ale na jednym z filmików nawet u Pawła Mędrysy to on też do wody daje. My dajemy to trochę inaczej, bo to dość często łączymy z letnią wodą. W przypadku, gdy na przykład chcielibyśmy, powiem, bo my tego nie robiliśmy, ale można tak robić, melasę, gdy dasz z letnią wodą, rozcieńczysz ją troszeczkę i dasz na przykład drożdże, to dosłownie ona się robi jak lawa. Zalewasz karmę i ona jakby żyła. Dajesz to gołębiom, gołębie rosną jak bomby. Proste. Wszystko to się raczej chodzi o reakcje chemiczne. Cukier, drożdże dostają cukier, czyli co się robi? Rośniemy. I cała filozofia, nie? Co do naszych tutaj jeszcze preparatów. Ja lubię często zmieniać rzeczy, żeby gołębie mi się nie przyzwyczajały na przykład do jakiegoś tam preparatu za bardzo. Vita Borlecitin, tańsza wersja, The Reigner, tu jeszcze widać cenę 115 zł, jeszcze trochę jest. Też witaminy z grupy B i tak dalej. Łączymy tak samo z naturalinę. Ewentualnie też stosowaliśmy, chciałem sobie zastosować, prangę zupę. Też sprawdzaliśmy, bo ja jestem tego zdania, że muszę wiedzieć, na co, jak reagują nasze gołębie, żeby mieć później alternatywę do bodźca, do pobudzenia na przykład, jeżeli trzeba. To są te preparaty, które stosujemy w hodowli, jeżeli chodzi o kurację, tak jak robiliśmy przy młodych. Pojechaliśmy, badania, papier, wszystko było od A do Z. Pierwsze 5 dni poszło metro, przeciwgrzybicom, zapaleniu wola, heksamitom, oraz przeciwko trycho. 5 dni pod rząd, wole czyste. Po tym poszedł rezep trójka przez 10 dni. Po 10 dniach przez, jak już wiedziałem, że te gołębie, wszystkie te pasożyty zostały wyniszczone,
bo wyszło to z badań, co mamy. Jak masz coś na przykład względem czterech kresek na trzy, to gołąb zrobi ci dwa kuka, on nigdy się nie będzie latał, bo go będzie męczyć. Więc pomogliśmy im, pozbyliśmy się tego i poszedł przez 10 dni probak plus flukonazu. Przez 10 dni pod rząd. Rano, wieczór, karmienie, znaczy napojenie, nie? To do wody podajemy. I co? Gołąbki wziąłem, wygoniłem, trochę przetrzymałem, po tygodniu już naprawdę zaczynały chodzić na fajnym szwungu. Nie mieliśmy tyle czasu, mogło być lepiej, ale i tak się cieszymy z tego, co jest. Nie mieliśmy tyle czasu, żeby wylądowałem w szpitalu dwa razy. No, Darek był dwa razy w szpitalu, tam miał problem z płucami. Ale dobra. Mniejsze, ale i tak wynik jest super. No, zrobiliśmy swoje. Myślę, że z każdym kolejnym rokiem postaramy się jeszcze lepiej lecieć. Gołębie są, tylko trzeba nad nimi pracować. Preparaty nie ma co zmieniać, mamy bazę. I praktycznie na tych preparatach sobie lecimy. Karmy, tak jak powiedziałem, jeden typ karmy, jeżeli będą, to jest karma typowo stricte, jeszcze raz pokażę. Ta karma, zaczynamy pierwszy lot, jest z wiaterkiem, dajemy 50% ryżu upady do tego, nawet czasami 60%, powiedzmy 5% konopi i to wszystko. Drugi, trzeci, czwarty, procentowo tylko się bawimy. Pod wiatr, z wiatrem, z bocznym wiatrem, nie? 350 pod wiatr, to już idzie powiedzmy 40% konopi i ta karma. To już musi być. Wykoszowania, konopie plus ryszpady. 100%. Przychodzą 500-ki, przy 500-kach już nie ma zmiłuj, już idzie typowo mix 4 i do tego konopie. Bo to już jest jednak dystans. I tak po kolei. Przyjdzie 700-ka, co jeszcze w następnym roku nas tego nie czeka, ponieważ to są roczne gołębie, więc 700-tek nie ma szans, żeby wkładać. Przynajmniej ja mam takie założenie i Darek też, że stawiamy na rozwój tych gołębi, ale następne lata to będzie mix 4, własna kukurydza wysuszona, wysezonowana i konopi 20% i łuskany słonecznik. I teraz to jest, można sobie zobaczyć na listach, oddział Żary, jest otwarta lista. Pierwszy lot u mnie 38 gołębi koszowanych. Na pierwszy lot, no 38 koszowałeś, no. 38, drugi, 37, 36, 32. Po pięciu lotach brak pięciu gołębi. No, czyli statystycznie jeden gołąb. Po pięciu lotach pięciu gołębi brak. No to fajnie, bo jeden gołąb na jeden lot wychodzi, nie? Tak. Ale co miałem mówić? My mieliśmy około 50 par sztuk gołębi. My się nie piórkaliśmy. Olszyna, tam nie wiem, ile tu jest kilometrów. Olszyny? Po prostu 30 par kilometrów. 30, no, za 30 kilometrów. Na drugi dzień znowu Olszyna. Te gołębie odchodziły na 15-20 minut. Jeszcze nie było tego, co trzeba, ale okej. Okay. Zrobiliśmy to. Druga Olszyna całą grupą przyleciały. Druga to już, tak jak mówi Darek, całą grupą. Później była taka sytuacja, że oddział miał próbę, tam mieli lekką bombę, że tak powiem. No i miał być później koszowane, miało być koszowanie na drugi lot próbny, ale nie było. Więc my sobie wywieźliśmy sami. Darek pojechał do Kotbus, no i pierwszy gołąb z Kotbus, gdzie powinien być po godzinie czasu, a był po dwóch i z hakiem, co? Po trzech. Po trzech, no. Dwa gołębie przyleciały. Ja popatrzyłem pierwsze dwa gołębie, mówię do Darka, otwórz wloty, taką i taką karmę, tyle i tyle, do wody to i to. Idź do domu i do wieczora zobaczymy, ile będzie, następnego dnia też się zlecą i to, co będzie w ciągu tych dwóch dni, wysyłamy na pierwszy lot. Jest okej, okay, nie? Także... Trzeba dodać, że to była niedziela i było dużo prób z Polski i Niemcy już leciały. No, była niedziela, no Niemcy, Polska już leciały loty, bo my tydzień później zaczęliśmy. Ale nie ma problemu, ten trening też im dużo dał, nie? Także one później też indywidualnie potrafiły odbijać i ciągnąć, co się przełożyło. Tak, się pojedynczo wracały. Tak. No, co tutaj więcej? My nie będziemy filozofować. To jest to, co ja chciałem pokazać chłopakom. A w wolnej chwili będę nagrywał odnośnie każdego z tych preparatów odcinek, którym będę wam wyjaśniał, jaki jest skład i na co on oddziaływuje. Bo jeżeli to poznacie,
i pomyślicie troszeczkę, to jak macie ułożony plan i widzicie, kiedy będzie z wiatrem, kiedy będzie pod wiatr, to będziecie w stanie delikatnie go sobie korygować. I to jest bardzo ważne. I następną rzeczą po suplementacji, co tutaj macie, przygotowaniu karmy, co jest bardzo ważne, to jest sposób podawania tej karmy gołębiom. Zacznijmy od tego, że większość hodowców robi tak, ma to, bierze kubek, fu, pięć razy, dobra, idę. A to tak nie działa, panowie. Macie cztery boksy, idziecie do pierwszego, biorą na przykład 2,5 takiego kubka, bierzecie tyle, sypiecie, idziecie do następnego boksu, sypiecie, idziecie do następnego i do następnego. W czwartym kończycie, wracacie do pierwszego, patrzcie, a wszystko wyjadło, dobra, sypię im dalej. I tak można ze 3 razy robić. Nie? Wiadomo, sobie podzielić na 3-4 takie części. I te gołąbki sobie jedzą. W tym czasie, co jest z wodą? Woda w gołębniku nie stoi. Gołąb ma najpierw pójść zjeść odpowiednio, a później, jak już dajecie wodę, to praktycznie wszystkie mają iść do wody. A to będzie wam gwarantować, co? Że te gołębie, jak będziecie przygotowywać do lotów, będą zawsze napojone. Nie? I w tym przypadku, gdy gołąb je, to będziecie widzieć. Jeżeli na przykład przy trzecim kubku coś zostanie, to sorry, sypujemy to. Nie ma, że coś leży, tak? Nie ma dojadania. On tyle, co potrzebował, on już zjadł. I tak liczmy po 15 minutach od tego karmienia, czasami pół godziny, stawiamy wodę. A po co to robimy z tym odstępem? Nie po to, żeby dany hodowca, nie wiem, dużo powie, ale ja czasu nie mam. No ale jak poprzelatujesz się po tych boksach i zrobisz to w miarę szybko i sprawnie, no to pójdziesz w tym czasie, jak one jeszcze kończą jeść, na szybko kanapkę wmucisz i wracasz. Już wodę możesz. Albo sobie przygotowałeś tą wodę w tym czasie. Jest te pół godziny, rozdzieliłeś na wszystkie, powiem, pojniki, no i stawiasz. I zobaczysz, jak te gołębie przychodzą od razu do wody. One nie będą patrzeć, czy ty masz tam rękę, czy nie. One od razu będą nurkować. A to jest dlaczego ważne? Bo później w kabinie ten gołąb musi też nie patrzeć. Jeżeli sypią na przykład żarcie, nie? I jest ekstremalny lot, gdzie trzeba czekać, dzień, dwa trzymają, to on od razu idzie do tego żarcia, jego nie obchodzi. Leją wodę, on od razu z automatu idzie. I to jest właśnie nauka. Jeżeli wy tego nie nauczycie gołębi już u siebie w gołębniku, to później takie gołębie po prostu szukacie gdzieś po ulicach, słyszycie, że są rozjechane i tak dalej. Nie? Bo one po prostu raz, nie są nawodnione u siebie już w gołębniku, w kabinie nie mają tego własnego odruchu, żeby iść od razu do wody, nie? Dlatego ten czas jest ważny. My potrafiliśmy przed koszowaniem 3 razy, nie? Poić gołębie. I te gołębie przychodziły do tej wody. Także o to nam chodzi. Dla wszystkich tych młodych chłopaków, żebyście po prostu na takie małe rzeczy zwracali uwagę, nie? Bo ja mógłbym siedzieć na telefonie, bo już prowadziłem kilka osób i powiedzieć, słuchaj Zenek, rób to i to, nie? On mi może wysłać zdjęcia, ale ja nie mam na to tyle czasu, nie? Ja wolę nagrać wam filmik, pokazać, będzie faza pierzenia, na przykład będzie Darek któregoś dnia tam przygotowywał karmy, to śmiało można. My teraz co mamy? Mix 4, do tego chyba 20% konopi, ci powiedziałem, tak? 20% konopi. I drobne nasiona. No, 10% drobnych nasion. I ktoś by powiedział, no kurde, stary, ale jak? Ja wolę wziąć, nie wiem, nie obrażam tam żadnej karmy, ale powiedzmy z jednej czy z drugiej, bo tutaj sezonówka, tu tamto. No okej, chcesz, bierz na sezonówce, ale ty będziesz musiał później nadrabiać to, nie? Bo gołąb, jeżeli ma robić wynik, to musi mieć super pierze. Ci, co są na czołówce Polski, to nie jest tak, że on sobie leży. U niego gołąb po jesieni to ma, powiedzmy, te pióra jak aksamit. Ty go bierzesz w rękę i mówisz, normalnie gąbeczka. Dlaczego? Bo on przepracował to. On tam odpowiednią karmę
Tak na przykład rozmawiam z takim kolegą jak Marek Zając, którego serdecznie pozdrawiam, bo tu jest dużo gołębi od niego. Fajny chłopak. I mi... Pozdrawiam i dziękuję za supermaterią, Marek. No, podziękowania od Darka też. I zobaczcie, ja do Marka przyszedłem, mówię, Marek, jaką ty dajesz karmę na pierzenie? On mówi, słuchaj, u mnie gołębie dostają mocniejszą i lepszą karmę niż w sezonie lotowym. Dlaczego? Bo one muszą wymienić to, co je później niesie. I chłopak nie żałuje i ostatnie 3 lata to ma fenomenalne, tak? Każdy by chciał mieć takie wyniki jak on. Tym bardziej, że on tylko raz dziennie obratowuje samicę, bo mu na to pozwala praca w ten sposób. Sobie wszystko dostosował. My też staramy się z Darkiem tutaj mu dostosować to wszystko, żeby nie kolidowało tak bardzo z czasem, bo rodzina, tak? To, co jest najważniejsze, rodzina, żeby miał czas dla rodziny, żeby mógł od czasu do czasu pojechać sobie na jakieś wakacje, żeby nie był typowym niewolnikiem, bo cała ta czołówka Polski, to jak jest sezon, to człowieku, nie jesteś w stanie z gościem nawet pogadać, bo on tylko zapatrzony, on musi. A my nie musimy, my możemy i dlatego ja sobie za priorytet wziąłem w tamtym roku, że Darkowi pomogę. Powiedziałem, 3 lata trzeba razem przepracować, później już będziesz sobie na luzie powoli sam wszystko robił, nie? Ale nie ma czegoś takiego, że jest młody hodowca i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy poleci. Musi ktoś mu pomóc. Bo jak nie pomoże, to zajmie mu to, no, nie mówię, są wyjątki, którzy są bardzo kumaci. Powiedzmy w 2, 3, 4 lata on bardzo szybko zatrybił, będzie się uczył, jaki preparat, co, dlaczego. Będzie w małych porcjach, na małej grupie wąskiej gołębi podawał i on się nauczy tego. Ale jest dużo hodowców, którym możesz mówić 100 razy, no on i tak tego nie zakapuje. Ty musisz mu powiedzieć to z tym, bo on inaczej nie da rady, nie? Dlatego ja zawsze stawiałem na to, żeby zrozumieć, jak oddziałuje dany preparat, wdrażać go małymi krokami i sprawdzać rezultat. I wtedy, jak już mam jakąś bazę, że tak powiem, preparatów, to tylko je stosować. I tyle, nie? Tyle albo aż tyle. To wszystko zależy od tego, jakby to powiedzieć, co możemy zrobić, nie? Na ile nas stać i tak dalej. Ale mówię, nie stać się na duże stado, nie trzymaj dużego. I teraz chciałem nawiązać do tego, jestem przykładem, że dziękuję Markowi, bo Marek na tym roku od serca, to prawda, udostępnił materiał, teraz też mam tam do przedania młode, co Czekaj, ja sobie dam ci, żebyś było bardziej słychać. No. Tak, bo jestem, to się mówi kolegą, raz, że z oddziału i sekcji, tak? I super materiał udostępnił i można powiedzieć w drugim sezonie jestem 6. przodownik w oddziale Żary. Także... Jeszcze powiem, tutaj Marek to fajny chłopak, bo my już trochę się lat znamy. I co do niego nie przyjdę, mówię zawsze, Staszek, co tam słychać, opowiadaj. Czasami nawet się nie pyta, mówi, a jak zrobiłeś tą kombinację, to ja na przykład tylko nazywam próbakiem. On na przykład to zupełnie inaczej podawał, osobno. Mówi, ale jak ty możesz to do wody? On pokazałem, mówię, słuchaj, no idzie normalnie, idzie. Dobrze to się rozpuszcza, nie? On to na przykład na karmę stosował. W każdym bądź razie ja bardzo dużo podróżowałem po różnych hodowlach. Znaczy nie chciałbym komuś tam ująć, czy tam kogoś za bardzo wychwalać, ale tutaj Marka, czy na przykład jak byłem w centrum, Paweł Lech, super chłopak, kurde, od Pawła też kilka rzeczy, jak żeśmy sobie tak po filmach, które nagrywaliśmy, gadaliśmy na różne tematy, no chłopak ma dużą wiedzę z wieloma takimi czołowymi hodowcami, współpracował i współpracuje, no i dzięki takim osobom, no, moja wiedza cały czas się rozwijała, tak? Ja mogłem, że tak powiem, nawet sam sposób. Ja patrzyłem, jak dani hodowcy idą, jak karmią. Byłem jakiś czas temu, w tamtym roku chyba było, u Marcina Kosińskiego. Czołówka okręgu, regionu, nawet w Polsce mieli fajne wyniki w różnych tam latach. To powiem wam tak, to co ja wam powiedziałem, jak się karmi gołębie, nie? Czyli się sypie, idzie, sprawdza tego, później wstawia wodę, to ja sobie tylko stanąłem obok i patrzyłem, jak Marcin poszedł i karmił gołębia. To jest to samo. Także sposób, w jaki on podaje karmę. Ja już nic nie musiałem mówić, ja to tylko po prostu widziałem.
I jak idziecie do jakiegokolwiek hodowcy, czy to jest mistrz Polski, czy to jest mistrz oddziału, regionu, obojętnie, czy nawet kolega, który jest 10 w oddziale, to ja bym życzył każdemu z was, koledzy, żeby ten hodowca, powiedzmy to, co ma naprawdę bardzo dobre, a się z nim zakolegujecie, to żebyście brali ten materiał już sprawdzony, z tych par, co ja wam mówię, czyli takich złotych par, jak się uda, nie? Tylko też bierzcie pod uwagę to, że oddział oddziałowi nigdy nie jest równy, nie? I chodzi o kilometraż, rozpiętości i to, jak te gołębie sobie radzą. Podam prosty przykład. Tutaj rejon lotowy to są 4 oddziały. I ten rejon lotowy jest tak rozpięty, na który na przykład Marek w tamtym roku był pierwszy, w tym roku jest drugi, tak? Na rejonie lotowym. I nawet jak wiało na górę, on potrafił się tutaj niżej będąc, na pierwszych gołębnika potrafił się obronić. Dlaczego? Bo te gołębie po prostu były takie jakościowe, że one potrafiły odbić, tak? I teraz, jeżeli ktoś jest ileś tam lat w czołówce, to już nie jest przypadek, ale ten hodowca musiał wyselekcjonować te gołębie, musiał do nich dostosować program lotowy, program całego roku, co przy nich robi. I to trybi. Jeżeli ty weźmiesz od mistrza Polski gołębie, prosty przykład, młody chłopak zaczyna, bierzesz od mistrza Polski gołębie, ale nie stać cię na te preparaty, nie stać cię na tyle wywózek, co on robi, to jak ty chcesz mieć ten sam wynik? To się nie da. Musi być jakiś kompromis. Lepiej, powiedzmy, wziąć od jakiegoś zbliżonego do siebie hodowcy, ale który osiąga bardzo dobre wyniki, a będziesz w stanie robić to, co on, albo podobnie, to wtedy wynik przyjdzie. Ale jeżeli, mówię, bierze się od czołówy, to ten hodowca robi 300% tego albo 400% tego, co ty możesz zrobić przy tych gołębiach. I często bywa tak, że bierzesz od hodowcy, który jest 10 w oddziale, ale leci półprofesjonalnie albo hobbystycznie, podstawę jego gołębnika, gdzie gołębie robią robotę i powiedzmy, a masz czas, pieniądze i chęci i ktoś ci jeszcze pomoże, cię poprowadzi i robisz o wiele lepszą robotę wtedy, nie? Dlatego musicie sobie wypracować taki kompromis. Ja wiem, wielkie nazwiska, Belgia, Holandia i tak dalej, każdy powie materiał, 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 ale ten materiał, żeby zrobił ten super wynik, to tam jest tak włożone pracy, że jeżeli was nie stać na tą pracę, to nawet sobie, brzydko mówiąc, tyłka nie zawracajcie tymi gołębiami, nie? Dlatego my bierzemy z hodowli, gdzie ktoś ma ograniczony czas i wtedy możemy my też pracować z takim ograniczonym czasem przy tych gołębiach i na przykład wyciągnąć coś więcej, nie? Jak się uda. Także to by było na tyle. Darku, pokażę jeszcze, tutaj mamy takich sześć chyba, czwarty lęk. 6 albo 7 sztuk z takiego późniejszego lęgu. Ale są to dla mnie na przykład wartościowe gołębie. Jak ktoś będzie chciał, to zadzwoni. To raczej bardziej na karmę będą pieniądze, nie? Także... Tak, tak. Takie lipcowe, ale pokażemy, jak są rozwinięte, nie? Gołębie. Tutaj pokażemy takiego na przykład czerwonego samczyka. Żebyście widzieli, już teraz bardzo ładnie jest przepierzony, widzicie jeszcze, lipcowy, dobrze karmiony gołąb, doświetlony i zobaczcie, jeszcze 1,5 lotka. Jest to samczyk po takim bardzo ładnym gołąbku, którego nazwaliśmy Wojtuś, od imienia syna Darka. I ten samczyk był łączony, tam na wideo będziecie widzieć, na samiczkę, tą po imbredzie razy 74 samica i ta 12007 jego matką jest, no. I ten gołąbek, jak widać, no już będzie typowo, jak ktoś sobie do rozpłodu będzie. Warto nadmienić, że jego dwaj bracia fajnie też lecieli, nie? Z tego trzeciego rzutu? Siostra. Tak, no, trzeciego rzutu. Lotu pierwszy i trzeci. No, pierwszy, trzeci. No, już pod koniec też się zaczynały rozpędzać fajnie, te gołębie.
ale to jest też domena tych ciemnych gołębi, nie? O trzeci, czwarty, piąty lot, one już takie lubią te loty, nie? No, także... Podobny samczyk do niego to bardzo charakterny. Z czwartego lotu po tygodniu, no, praktycznie po niecałym tygodniu, no. Przyleciał ze zrozumiałym skrzydłem. To się dziwiłem właśnie. Jego, no, to ten, co był trachnięty, nie? Tak. To jego brat właśnie na czwartym locie i tak my mówimy, kurczę, obstawiony gołąb, nie tego, nie przycharatał. Po tygodniu tutaj miał już lekko zaschnięte, walnięty był. I ten już skończył karierę lotową, zostaje u nas, jego tam do rozpłodów wciśniemy. No a tutaj pokażemy takiego ładnego samca. Jak ktoś będzie miał chęć, może sobie nabyć. 57-50, no. I też widać, pokażmy, jak te gołębie są utrzymane, nie? Dobra, jakie czyściutkie są. No, jakość pierza, widać. Gołąbki zadbane, w każdym bądź razie, także tutaj wszystko jest, profilaktyka jest wykonana. Dobra. Dobra, tutaj pokażemy następnego gołąbka. Jest to numer 2486. Pamiętasz, Darek, po czym? Tak, to jest doktora Kornaszwila, Samiszka Ciemna. Mhm. Rocznik 16 bodajże. No. A ojciec to jest Tadeusz Odrozda. Tak, tak. Ten ciemny? Niebieski. Niebieski, białolot. Tak. Mhm. Dobra, czyli już wiem. Ojciec to jest samczyk, którego wybrałem sobie, bo wybrałem 4 sztuki w tamtym roku do lotów od kolegi Tadzia Drozda. I samczyk barwy niebieskiej, białolotek, tak? Bardzo fajnie mi leciał. 2 razy go typowałem do drużyny. Także byłem bardzo zadowolony z tego gołębia. I matką jest? Samiczka doktora Świda. Aha, samica, którą żeśmy wybrali, bo przyjechało na jesień, przyjechały gołębie tam bodajże 60 czy 70 ponad sztuk z rozpłodu od doktora Eckharda i zajechaliśmy do kolegi Marka, wybraliśmy, to jedna z samiczek, tam były chyba z tej akurat samicy to było 50% zwarte gołębi, a 50% chyba rakiety, także nie jestem skłamać, ale jak coś, to ten, jak to się mówi, zdjęcia rodowodów, Darek może, no, może podesłać, nie? Także nie ma problemu, trochę mnie obstrała. Także. Okej. Cicho. O, następny, ten trochę wyrywny. Tu już 24,95. Tu już widzę jego po budowie, co? 75 ojciec, razy. Ojciec to jest Jarka Bóg. Mhm. A matka 19,75. Już mówię. Więc tak. Więc tak, jak widać, ten samiec jest nawet krótszy, taki bardziej krępy, głęboki bardzo. Bo jest to krzyżówka gołębi, samica to jest ta matka tej samicy, czekaj, 1975, czyli matka tej samicy z tamtego roku 8 gołębia w kategorii Sport H, a ojciec to jest uhodowany u Jarka, mojego kolegi Jarka Białkowskiego, samczyk, taki powiedzmy z tych bulkowych gołębi, tam jest tylko dołożone, znaczy tam było dołożone w tym jednym z bulków, na samym dole to jest jakieś może 10-15% headwondera, nie? Ogólnie bardzo głęboki i duży gołąb, nie? Także no, tak jak widać. No, czyli pół brat to jest do tej samicy, z 8 samicy Sport H, nie? Tak. Mhm.
Ten, tak? To jest. Tak, tak. I tutaj mamy też z tej samej samicy. Z tej samej samicy. Widzę, już tam rozrabiają. Temperamentne. Z tej samej samicy wyszedł już taki krasiak, nie? Są to takie no lipcowe, późniejsze gołąbki. Tutaj też, no widać, jest głębszy, bardziej rozbudowany ten gołąb, nie? Mówię. To jest też. To będzie samiczka. Pół siostra do tego. Zasadniczo on się znaje też samiczką, bo tak. Także potężne samice. Teraz weźmiemy jeszcze dwa gołąbki, pokażemy. By nie było. Jest to gołąbek o numerze 2492. Ojca to jest ciemny, który na jednym dzienniku mówił, że dalej. Pamiętasz, jedna samiczka ciemna trafi do mnie, a był akurat samiec. Mhm. To powiedziałeś, że dostaje do mnie. To już wiem. To już. Tak, tak. Poczekaj, ja sobie przerzucę, bo. Dobra, jestem z powrotem, więc już wiemy. Jest tak łączenie, czyli brat razy siostra to ojciec, nie? Czyli taki ciemny samczyk. Jeszcze raz. Czekaj, jeszcze raz powiem, bo ten. Ojciec to jest brat razy siostra. Z tych ciemnych, nie? I ten, jak to się mówi. A matka to jest od kogo? Mówisz? Doktora Kardaszwidego. Która? 21 roku. Ta groszka taka? Taka groszka, tak. Mhm, 21 groszka. Także tutaj, ale też fajnie ta jedna samica, dwa razy czołowo tak siadła i później, nie, z tej pary. Tak, tak, rodzeństwo, dokładnie. No. To. One się właśnie falały na końcu, trzeci, czwarty lot i piąty. No, bardzo fajnie mówię. Tutaj z piątego lotu akurat miałem kontakt, wszystko bardzo dobrze. No, także pokażemy. No i zostaje jeszcze jeden gołąbek, ale bardziej taki do koloru, jak do typowego wyczynu. Czekaj, ja już mówię, ten akurat już ogonem tam zamiatał, 5790. Jest to łączenie matka razy syn. Budowa no jest fenomenalna, nie? Jeżeli chodzi o takiego gołębia głębszy. Jest to taki różowy, płowy, różowy gołąbek, samiec. Jego dziadek to jest półbrat do samczyka, który był pierwszym asem na Sewilli. A matka to jest taka szpaczka, co zawsze do Darka przychodziła do ręki i tak tańczyła, nie? Tu bardziej pod kolor, jak ktoś lubi kombinację później z czerwonym połączyć, żeby naprawdę bardzo ładne kolory wychodziły. Gołębi jest tu potężny gołąb. To są szybkie gołębie, szybko można je zgubić. Od razu mówię, że jeżeli ktoś nabyłby tego gołębia, to tylko do dołożenia coś twardego. Jakiegoś, na przykład jest coś z ciemnych hubenów, ktoś może z kanibala, bo te gołębie, jak się z nimi popracuje, akurat te, jak się z nimi popracuje na treningach, one zostaną, to one już później idą. Ale jeżeli szybko się zaczyna, to można je szybko stracić, bo one bardzo mocno albo zerwą skrzydło, jak będą tak mocno szły, albo po prostu ten, jak to się mówi, albo po prostu od razu gdzieś będą ten, zobaczcie. Są całe lata, nie? No, to widać. No tu praktycznie, jakbym tak przytrzymał skrzydełko, to większość tych gołębi ma tą cechę, ale mówię, ten jest akurat taki bardziej pod kolor. Jak ktoś lubi szymle, to połączyć albo z jakimiś czerwonymi gołębiami, bardzo upartymi, i wtedy wyciągnąć. Widać główka tutaj, wszystko, jakie są plecy, jak jest dół, jakie jest skrzydło zrobione,
i tylko hodować dalej, nie? Ale mówię, bardzo twarde gołębie do tego trzeba dołożyć i wtedy robić robotę, nie? Pokazaliśmy te 6 gołąbków tutaj z hodowli Darka, bo ja bym mógł te gołębie gdzieś, powiedzmy sobie, łączyć jeszcze parę rozpodowe, ale mamy ustalone. W tym roku mieliśmy 10 głównych par. Ze względu na to, że w następnym roku obstawiamy jeszcze wspólne gołębniki, to będzie 14, może 15 par rozpodowych. Ale tylko dlatego, bo będziemy potrzebowali jeszcze obstawić wspólne gołębniki, dlatego dochodzą te dodatkowe pary. Docelowo w tym roku będziemy wyciągać 70 młodych, z czego z tych 70 młodych będziemy chcieli do lotów mieć 50. Czyli bardzo mocno zrobić treningi, nie bawić się z nimi. Powiedzmy 30, 50, 80, 80, 100. Dziękuję. I na loty, nie? Żeby się tego co roku tą poprzeczkę troszeczkę podnosić. Mam nadzieję, że czas wszystko nam na to pozwoli. To na tyle, co na dzisiaj. Pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że pokazałem wam troszeczkę, jeżeli chodzi o preparaty, że można coś trochę taniej, ale tak jak mówię, naturalinę 20 parę złotych. Tutaj jak mieliśmy Vitabuerlecitin, witaminy z grupy B, teraz na pierzenie 30-40 zł, taka duża flaszka litrowa. Do tego ziółka, od czasu do czasu probiotyk, probak. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, będziemy mogli mu później, albo ja na przykład pod filmem jednym czy drugim taki mini program zapiszę. Wiadomo, że ten program w zależności od tego, co się dzieje w roku, delikatnie modyfikujemy. Najważniejsze jest, żeby gołębie jak najwięcej z karmy wyciągało. A tą karmę MX4, co wam pokazałem, już kiedyś nagrałem filmik nawet u Mariusza, jak wygląda, nie? To po prostu mi się ona bardzo podoba. Od samego początku, jak ją zobaczyłem, powiedziałem, no, tą karmę będziemy mogli stosować. W sumie tyle, albo aż tyle. W wolnej chwili będziemy nagrywać częściami, żebyście mogli sobie też inne rzeczy patrzeć. Ale tak jak mówiłem, jest kilka rzeczy, które trzeba spełnić. I tak samo zawsze sobie zakładajcie jakieś cele. Nie muszą być duże. Wy nie musicie być od razu pierwsi w oddziele. Ja tego nie nazywam mistrzostwem, ale pierwsi, tak? Wy możecie być 10, 20. Najpierw wejść do 20. Ustabilizuj sobie stado, ustabilizuj sobie karmienie, bądź 20, później 10, później 5, a później nawet i 1. I powiem tak, jak to powiedział w tamtym roku bardzo fajnie, którego serdecznie pozdrawiam, Adam Gasparowicz, powiedział: Staszek, ty musisz chcieć ze mną wygrać. Jak ty nie chcesz ze mną wygrać, to tak jakbyś wychodził na mecz, przyjeżdża drużyna i co? Mówisz, dobra, lejcie nas, ile dzisiaj, a dzisiaj 6 tylko nam włupiecie. Nie, wy macie grać. Jak gracie, staracie się, dopóki, jak to mówił Górski, świętej pamięci, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. A wy małymi krokami, co sezon, co sezon, co sezon. I tak jak na przykład jest przykład kolegi Marka, który latami, latami i ostatnie lata już tak ma ustabilizowane stado i tak ma ustabilizowane pracę przy tych gołębiach, że to praktycznie jest automatyzm, nie? I wyniki są bardzo fajne. Zarówno w oddziele, w okręgu, w regionie widocznym. W tamtym roku też pięknie. 5. wynik w Polsce w intermistrzostwie. No kurczę, czego chcieć więcej, nie? Także praca, wraca. I jeżeli kogoś nie stać na dużą ilość, to nie słuchajcie, 200 młodych ciągnąć i tak dalej. Bo ciągnąć gołębi, którymi nie umiecie się zająć, 200, to już lepiej przeznaczyć te 150 na rosół, a 50 tylko trzymać, nie? Bo to się nijak do tego ma. Nigdy tego nie osiągniecie, co byście się przyłożyli przy tej 50, nie? A jak ktoś wam mówi, że nie budujecie stada, w tym roku zostaje 35, w następnym zostaje 40. Na, powiedzmy, roczniaka trochę przyoszczędzić gołębie, zrobić 350 tylko. Zostaje 30 na dwulatka, później roczniaków byś miał ze 40 i powoli, pokoleniowo przez 3 lata zbudujesz stado.
To musi trwać. Jak ktoś jest w gorącej wodzie kąpany, to nigdy do niczego nie dojdzie. Także trzymajcie się i pamiętajcie, myślcie praktycznie o gołębiach.